Państwa gościem jest Iwona Grota, kierownik bardzo ważnej instytucji o bardzo długiej nazwie. Panie kierownik, co to za nazwa? Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Słupsku, które prowadzi dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych dorosłych intelektualnie. Jest to warsztat terapii zajęciowej, który mieści się na ulicy Długosza oraz drugi środowiskowy dom samopomocy, który jest na Obrońców Wybrzeża 4. I to wszystko z pamięci. Witaj. Powodem naszego spotkania jest to, co się odbyło wczoraj. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i ten dzień był też podsumowaniem projektu Każdy Inny, Wszyscy Równi, projektu, który trwał kilka ostatnich tygodni, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych ze Słupska i z powiatu. Co się działo w tym czasie? Tak, więc co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej. W związku z pandemią, no niestety musieliśmy troszeczkę przeorganizować całą tą uroczystość. Ta uroczystość jest 3 grudnia, więc trzeba było to tak wymyśleć, żeby wszystko było pod kontrolą tą pandemiczną. Udało się. Udało się, tak. Przeorganizowaliśmy. Napisaliśmy projekt do Urzędu Miasta, który akurat miał pieniądze z PFRON-u. Udało się, dostaliśmy te pieniążki i w ramach tego projektu trwał on ponad miesiąc. Było kilka bardzo fajnych takich wydarzeń dla osób niepełnosprawnych. Zachęcaliśmy ludzi do lotów, do brania udziału w pokazie mody, do czekoladowych wspaniałości. I kulminacyjnym takim momentem był ten pokaz osób niepełnosprawnych i mody między innymi covidowej, wieczorowej, no i oczywiście warsztatowej. No właśnie, to te osoby, które brały udział w warsztatach, to byli wasi podopieczni czy niekoniecznie? Byli to mieszkańcy miasta Słupska, częściowo z naszych dwóch ośrodków, które prowadzimy, ale też osoby, które się zgłosiły wcześniej, które jakby przeszły też naszą taką wewnętrzną weryfikację. Tak, wewnętrzną weryfikację, gdyż mówię, ze względów pandemicznych musieliśmy po prostu zweryfikować te listy i te osoby, bo nie moglibyśmy dopuścić po prostu, żeby coś się wydarzyło, co nie powinno mieć miejsca. Musiało być bezpiecznie, po prostu. Koronawirus, COVID przeorganizował wiele rzeczy. A jak zajęcia, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, te zajęcia, które środowiskowy dom samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej prowadzą. Jak to jest teraz? Wrócę jeszcze do tego projektu. Otóż pierwsze odbyły się warsztaty czekoladowe i tam też przy reżimie sanitarnym. Można to obejrzeć, jest filmik taki podsumowujący. Wzięło udział dwie grupy po 10 osób, osoby z różnymi dysfunkcjami. Później mieliśmy loty samolotem dzięki Aeroklubowi Słupskiemu, co wydłużył sobie po prostu ten sezon na loty. Mogło 10 osób skorzystać i jakby spełnić swoje marzenia. No i na końcu żeśmy mieli bardzo wspaniałą zabawę. Była to rozgrywka paintballowa pod Runowem dla 30 osób. Wracając do pana pytania. No prowadzimy dwa ośrodki. Jest tam 74 podopiecznych. Ciężko było nam na początku, już w marcu, jak weszła epidemia, ciężko nam było przeorganizować, bo to jest praca bezpośrednio z osobą niepełnosprawną. Ciężko było nam jakby przeorganizować całą pracę, całą terapię do tej sytuacji, która zaistniała. Bo to też jest praca z osobami, które potrzebują tak, często bliskości, stałego tak, nadzoru też. Tak, no i bliskości, rozmowy, tak, wspierania, to są zupełnie inne jakby priorytety. To nie jest tak jak w szkole, że dziecko usiądzie przy ławce i będzie odpowiadało. Tak? Tu jest troszeczkę inaczej, tu jakby my uspołeczniamy, więc to też wszelkiego rodzaju wyjścia na zewnątrz, typu kino, teatr, wyjazdy na jakiekolwiek przeglądy, w których bierzemy udział. No to tutaj jakby wszystko się zamknęło. Długo siedziałam ze swoim zespołem, który jest wspierający osoby niepełnosprawne zarówno w jednym ośrodku, jak i drugim i stwierdziliśmy, że musimy się przenieść do sieci jak wszyscy, tak? No bo to trzeba po prostu jakoś wesprzeć. Po burzy mózgów wprowadziliśmy na naszej stronie internetowej oraz na stronie facebookowej
zaczęliśmy wprowadzać informacje. Stworzyliśmy grupy z tych osób niepełnosprawnych, które wiemy, że sobie poradzą i które korzystają ze smartfonów bądź telefonów. Bo powiedzmy sobie od razu, niepełnosprawność niepełnosprawności. Tak, nierówna, oczywiście. I te osoby, jakby zobaczyliśmy, że bardzo dobrze funkcjonują, komunikują się z nami i od tej pory po prostu wszystko weszło w sieć. Właściwie częściowo, bo mamy też osoby, które no, nie korzystają z telefonów ze względu na niepełnosprawność, nie korzystają z internetu, więc te osoby jakby są wspierane bezpośrednio. Część osób jest wspierana zdalnie, czyli są prowadzone zajęcia zdalnie, są rozmowy terapeutyczne zdalnie, są wszelkiego rodzaju przekazywana jest wiedza dotycząca tego, co mają wykonać, bo też mają swoje zadania tygodniowe. Praca domowa. Oczywiście, to tak wygląda, z tym, że dostają tak zwane pakiety startowe, które wozimy, dzięki Bogu mamy swój samochód, wozimy im wszystkim do domów. Oni wykonują po prostu mają filmiki instruktażowe i po prostu wykonują i te prace wracają do nas. Ewentualnie robią zdjęcia i nam po prostu przesyłają. Natomiast osoby z głębszą niepełnosprawnością, tam trzeba jakby zwrócić uwagę przede wszystkim na rozmowę, na spotkania takie między terapeutą a uczestnikiem. Żeby być obok. Tak. Dlatego tutaj jakby jest zwiększona ilość tych spotkań z tymi pakietami terapeutycznymi. Wczoraj, przypomnę, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ale nie zapominajmy o osobach niepełnosprawnych po 3 dniu grudnia. No właśnie, czego życzyć osobom niepełnosprawnym? No, to trzeba byłoby się ich zapytać. Naszym marzeniem jako organizacji, która wspiera osoby niepełnosprawne, jest otrzymanie budynku, o który się bardzo długo staramy już. Jakby wprowadzenie 2 ośrodków, które już prowadzimy, w jeden budynek. Też utworzenie dodatkowych takich rzeczy wspierających, takich instytucji jak mieszkania wspomagane, jak opieka wytchnieniowa, żeby te osoby miały ten system wspierający od momentu, kiedy wychodzą ze szkoły, czy już są dorosłe, do późnej starości. Tego byśmy sobie życzyli jako organizacja. Danuta Wawrowska, społeczniczka z Ustki i Inga Kawałek z Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska są naszymi gośćmi. Pani Danuto, pani pozwoli, zaczniemy od Ingi. Centrum Inicjatyw Obywatelskich przeprowadziło konkurs, to już jego 2 edycja. I pani Danuta jest jedną z laureatek tego konkursu. Co to za konkurs, dla kogo i jak wyłoniliście zwycięzców? Centrum Inicjatyw Obywatelskich realizuje od 2 roku konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną w Słupsku. Zamierzeniem naszym jest wyróżnienie aktywności mieszkańców i mieszkanek, które się angażują w ciekawe przedsięwzięcia, które służą mieszkańcom, są na rzecz ogółu, które pobudzają energię społeczną. Więc w ramach oceny przedsięwzięć, które są zgłoszone do tego konkursu, przede wszystkim wybieramy takie, które są z największymi korzyściami i poruszają największą liczbę mieszkańców. I właśnie w tym roku... No właśnie, tak? Zanim o pani Danucie, to powiedzmy tak o laureacie, bo nie same kobiety wygrywają. Tak, to nie są w ogóle indywidualne nagrody. To są nagrody przyznawane grupom. Generalnie mogą być to grupy nieformalne, mogą to być organizacje pozarządowe. Więc i w tym roku to są w ogóle obydwie grupy nieformalne, które nagrodziliśmy. Jedną z tych grup są słupscy korczakowscy, którzy organizowali festiwal Praw Dziecka. I drugą grupą w tym roku to jest grupa, która organizowała, czy brała udział, poruszyła, koordynowała Słupski Strajk Kobiet. To jest właśnie Dana Wawrowska, to jest Kinga i Sandra Siadlak oraz Anna Safader, bo te osoby były gdzieś tam najbardziej zaangażowane, aczkolwiek same jak pisały do nas zgłoszenie tej inicjatywy w konkursie, pisały o tym, że to jest też nagroda dla słupszczan i słupszczanek, bo rzeczywiście nawet... którzy przychodzili. Tak, dokładnie tak. Ale zanim zaczniemy o protestach, to powiedzmy jeszcze, że twarzą korczakowców jest Przemek Kaca, stąd moja uwaga, że nie tylko panie w osobie pań organizujących strajk kobiet są dostrzegane, ale także panowie
czyli Przemek Kaca, którego też gościliśmy niedawno w jesiennej redakcji telewizji Słupsk. Pani Danuta, te protesty, które wybuchły po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego pod koniec października, one jeszcze kilka dni temu też można było zobaczyć, one wciąż są w Słupsku? Może w innych miastach tak. Może ja zacznę od tego, że przede wszystkim bardzo się cieszę, że inicjatywy, które dotyczą obrony praw, zostały zauważone i nagrodzone przez Centrum Inicjatyw Społecznych. Po pierwsze, w imieniu praw dzieci odebrał nagrodę pan Przemek Kaca za tą piękną inicjatywę Festiwalu Praw Dziecka. I inicjatywa Strajk Kobiet, czy Słupski Strajk Kobiet, który również walczy o obronę praw kobiet. I to było dla mnie bardzo ważne i dlatego ta nagroda, czy te nagrody są takie ważne, że one dotyczą jedna i druga praw dziecka i praw kobiet. A teraz wrócę do pytania, które mi pan zadał. Po 22 października, jak wszyscy wiemy, po prostu spontanicznie, nie tylko kobiety, ale wszyscy wspierający to kobiety, wyszli na ulicę, żeby zaprotestować brak zgody, powiem krótko, na takie metody. Czyli niezgodę na ograniczanie praw kobiet, praw człowieka przede wszystkim, bo to są te prawa, o które my walczymy, są prawami człowieka, a my jesteśmy w Unii Europejskiej, więc one są chronione. Tak więc te prawa są niedyskutowalne. I w związku z powyższym, jako prawniczka mogę powiedzieć, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest niekonstytucyjne. Ja powiem tak, że to jest informacja Julii Przyłębskiej, dlatego że ja nie traktuję tego orzeczenia jako orzeczenia wiążącego. Te spontaniczne protesty wywarły skutek pożądany dla nas, mianowicie ta informacja nie została opublikowana, a zatem nie weszła w życie. Czyli ten porządek prawny, który był do tej pory, obowiązuje. Jak wygląda to w praktyce, nie wiem, dlatego że nie miałam możliwości zbadania tej sprawy z wielu powodów. Natomiast w całej Polsce ten jakby ruch społeczny, który się narodził po 22 albo 22 jest, odbywają się protesty sukcesywnie, nie codziennie, ale sukcesywnie, żeby pokazać, że my pilnujemy władzy na ręce, patrzymy władzy na ręce i pilnujemy naszych praw, my kobiety. Podobnie jest w Słupsku. W Słupsku również raz w tygodniu spontanicznie przychodzą mieszkanki i mieszkańcy Słupska, ci, którzy czują taką potrzebę, żeby wyrazić po pierwsze swój protest, a po drugie swoją niezgodę na to, co się dzieje. Tych protestów, tych spotkań było co najmniej kilkanaście. Można oszacować, ile łącznie osób, nie tylko ze Słupska, bo przecież przyjeżdżali mieszkanki i mieszkańcy całego regionu słupskiego po to, żeby się spotkać przed ratuszem i pomaszerować ulicami Słupska. Można oszacować liczbę ludzi, to jest kilka tysięcy, kilkanaście przez ten cały czas? Też nie robiłam takiego researchu, żeby powiedzieć dokładnie, ile osób brało udział. Natomiast jestem dumna, naprawdę jestem dumna, że tak wiele osób wzięło udział w tych marszach. Rozmawiałam z osobami, które w latach 80. strajkowały. Między innymi z naszym byłym senatorem Henrykiem Grządzielskim, który powiedział, że jako mieszkaniec Słupska, mieszkający tu od naprawdę dawna, że nigdy jeszcze w Słupsku takiej ilości słupszczan, słupszczanek lub innych mieszkańców okolic nie było na tych marszach i na tych protestach. Było to około 5 tysięcy ludzi, w jednym z marszy było około 5 tysięcy ludzi. Natomiast trudno mi powiedzieć, ile było ogólnie, ale na pewno kilkanaście tysięcy. Przede wszystkim chylę czoła, dlatego że wyjście na ulicę wymagało pewnej odwagi. Wszyscy wiemy, co się dzieje w Polsce, jak bardzo policja represyjnie podchodzi do demonstrantów czy do tych, którzy wychodzą na ulicę, a zatem wyjście wymaga naprawdę odwagi. Choć u nas szczęśliwie przy
upadków, użycia siły przez... Mogę powiedzieć tak, że my współpracujemy z policją, dlatego że akurat w Słupsku policja spełnia taką rolę, do jakiej jest powołana w ustawie o policji. Policja chroni wszystkich, tak więc my zawsze mamy ochronę na naszych spotkaniach czy tych spacerach. W związku z czym tutaj też będę składać na ręce komendanta miejskiego podziękowania, dlatego że policja zachowuje się tak, jak winna zachować się policja, czyli bezstronnie. Bardzo dziękuję paniom za spotkanie. Danuta Wawrowska, laureatka nagrody, i Inga Kawałek z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Dziękuję. Przedstawicielka może, nie laureatka, ja bardzo proszę. Dlatego, że to jest nagroda dla mieszkanek, mieszkańców Słupska i okolic, a wiem, że tacy byli, bo Ustka też przyjeżdżała. Czyli dla wszystkich z Państwa, którzy krzyczą razem z panią Danutą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz 6 grudnia przygotowujemy na Placu Zwycięstwa kiermasz charytatywny, z którego cały dochód będzie właśnie zasilał konto Oleczka. Stawiamy trzy namioty, oczywiście, żeby zachować wszystkie normy, żebyśmy mieli odległości między osobami, które tam będą przebywały. Będzie można nabyć ciasto, będzie można nabyć przetwory, różne ozdoby świąteczne. Mamy również informację tutaj od lokalnego przedsiębiorcy, który sprzedaje choinki, że będziemy mieli też choinki. Tym razem mało tego, że będziemy pomagali, to również coś będziemy mogli zabrać ze sobą do domu, upiększyć swój dom, bądź nawet spróbować specjalnych wypieków. Zbieramy środki dla Olka z Czarnej Wody. Jest to nasza kolejna akcja, w której bierzemy udział. Chcieliśmy pokazać, że Słupsk również pomaga i że jesteśmy aktywni. Zbieramy środki na najdroższy lek świata. Można powiedzieć, że to jest najdroższy lek świata. Chodzi tutaj o terapię genową, którą musi ten chłopiec mieć podaną. Czasu mamy coraz mniej, pieniążków jeszcze jest dużo do zebrania. Natomiast możemy się pochwalić, że mamy już 5 200 000. No i przekroczyliśmy barierę, magiczną barierę 50% i idziemy teraz już troszeczkę z górki. Zostało nam 4 300 000. Generalnie lek trzeba podać na początku stycznia, bo chłopiec kończy wtedy 2 lata, ale no jesteśmy, mamy nadzieję, przede wszystkim mamy nadzieję, że to się uda. Będziemy mieli swoje puszki, będą wolontariusze, będziemy mieli cukierki dla dzieci, także zapraszamy rodziców z dziećmi. Oczywiście wszystko robimy z głową i myślimy o innych. Przechodzimy oczywiście w maseczkach. Szanowni Państwo, znaleźliśmy sposób, fantastyczny sposób na rozładowanie tego epidemicznego napięcia. Wystarczy pojawić się tutaj na strzelnicy w Słupsku i spróbować swoich sił w strzelectwie sportowym. Serdecznie zachęcam. Naprawdę pasja niedroga, dostępna od ręki, bo strzelnica czynna jest codziennie, również w soboty. Zachęcam do spróbowania swoich sił w tym sporcie, jak również zachęcam do oglądania nas za tydzień. Do zobaczenia.